Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę pana posła Marcina Mastalerka o zabranie głosu. Szanowni państwo, jakiś tydzień temu zwróciłem się do premiera Donalda Tuska, do syna premiera Donalda Tuska, do pana Marcina Plichty, szefa Amber Gold, do prezesa OLT, a także do prezesa portów lotniczych w Gdańsku z 45 pytaniami. Większość tych pytań dotyczyła premiera Donalda Tuska, ale również dotyczyła Michała Tuska. Miało to związek z pracą syna premiera Donalda Tuska dla OLT Express i również z pracą dla państwowo-samorządowej spółki Porty Lotnicze w Gdańsku. W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź firmy Amber Gold, odpowiedź Marcina Plichty. Otóż Marcin Plichta, prezes Amber Gold, jest jedyną osobą, która odpowiedziała na te 45 pytań. Te pytania w większości dotyczyły premiera Donalda Tuska i jego syna. Niestety premier Donald Tusk chowa się, ucieka przed pytaniami. Tak jak dziś mogliśmy przeczytać w jednym z tygodników, myśli, że przeczeka ten czas. To samo doradzał swojemu synowi, żeby nie zabierał głosu w sprawie afery Amber Gold i OLT Express i że ta sprawa przycichnie. Otóż ta sprawa nie przycichnie. Trzeba pytać premiera, trzeba zadawać niewygodne pytania zarówno premierowi, jak i jego synowi. I również prezesowi lotniska w Gdańsku, bo z tego, co dziś już wiemy, to pan Tomasz Kloskowski, prezes portów lotniczych w Gdańsku, jakby pośredniczył w zdobyciu pracy w OLT Express przez syna premiera Donalda Tuska. Polecał syna premiera Donalda Tuska bezpośrednio w rozmowach z OLT Express. Z odpowiedzi wynika również, że syn premiera dokładnie zdawał sobie sprawę zarówno z zastrzeżeń KNF-u do firmy Amber Gold, ale również ze złej sytuacji finansowej firmy OLT Express i jakby w oświadczeniu przesłanym do pytań przez pana Marcina Plichtę, pan Plichta stwierdza, że to Michał Tusk już w styczniu 2012 roku zaproponował współpracę z OLT Express, a nie było tak, że to OLT Express zabiegało o współpracę. W załatwianiu pracy dla syna premiera pośredniczyć miał szef państwowo-samorządowej spółki. I do dziś nie mamy odpowiedzi od premiera Tuska i szefa portu lotniczego w Gdańsku. Jednak ja postanowiłem wysłać pytania do premiera Tuska jako interpelację. Dlatego, że wtedy premier będzie musiał w ciągu 30 dni odpowiedzieć. Jeżeli premier ignoruje publiczne pytania, jeżeli premier ignoruje pytania, które trafiają do niego na piśmie, chce je przemilczeć, to nie będzie mógł przemilczeć interpelacji, która wpłynie na ręce premiera Donalda Tuska, a zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej napiszę pismo i zwrócę się z pismem do szefa lotniska w Gdańsku, Tomasza Kloskowskiego, żeby wyjaśnił swoją rolę w załatwieniu pracy Michałowi Tuskowi w OLT Express oraz rolę w całej tej sprawie. Myślę, że trzeba wymagać od premiera, trzeba wymagać od szefa państwowo-samorządowej spółki, żeby odpowiadali na pytania i te publiczne, i te na piśmie. Ale jeżeli nie odpowiadają, jeżeli chcą zamilczeć sprawę, to trzeba zwrócić się w trybie formalnym, w trybie interpelacji, w trybie dostępu do informacji publicznej. Państwo dostali wszystkie odpowiedzi pana Marcina Plichty. Mam nadzieję, że uda się wyegzekwować również odpowiedzi od premiera, jego syna, a także szefa państwowo-samorządowej spółki Porty Lotnicze w Gdańsku. Bardzo proszę, jeśli są pytania. Proszę bardzo. Dzień dobry, Kamila Biedrzyzgała się za TVP Info. Panie pośle, czy z tych odpowiedzi od prezesa Plichty wynika coś, czy inaczej, czy te odpowiedzi dają jakiś przełom w sprawie, pana zdaniem?
Przede wszystkim te odpowiedzi są potwierdzone na piśmie i podpisane przez Marcina Plichtę, szefa Amber Gold, i różnią się znacząco od tego, co w wywiadzie dla Gazety Wyborczej twierdził Michał Tusk. Otóż jeszcze 2 tygodnie temu Michał Tusk opowiadał zupełnie inną wersję zdarzeń. Dziś zmienił już wersję zdarzeń i dziś syn pana premiera nie prezentuje się nam już jako pewny siebie ekspert do spraw lotnictwa, który na wezwanie, żeby zrezygnował ze stanowiska, które objął bez konkursu, odpowiada: niech zrezygnuje jego ojciec. Dziś wyszło wiele spraw, o których Michał Tusk nie chciał powiedzieć i które przedstawiał zupełnie inaczej. Mamy odpowiedź podpisaną przez Marcina Plichtę, nie mamy takiej odpowiedzi ze strony Michała Tuska. Nie ma podpisanego pisma, nie ma podpisanej odpowiedzi. Dziś wiemy jedno. Warto było zadać te 45 pytań, dlatego że gdybyśmy zostawili wtedy tę sprawę i gdybyśmy przyjęli za dobrą monetę to, co w pogawędce z Gazetą Wyborczą, w której pracował 7 lat, Michał Tusk wtedy powiedział, to myślelibyśmy, że ta sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dziś do wielu rzeczy Michał Tusk przyciskany się przyznał. Pytanie jest kolejne. Do jakich jeszcze rzeczy przyzna się Michał Tusk? Co jeszcze ze współpracy Michała Tuska z Amber Gold i z OLT Express wyjdzie na jaw? Bo przecież nawet z dzisiejszego artykułu w jednym z tygodników Michał Tusk przyznaje, że miał podpisać umowę z firmą Amber Gold, a jednak wolał, żeby to była OLT Express. Panie pośle, dlaczego Marcin Plichta jest dla pana osobą bardziej wiarygodną niż Michał Tusk? Marcin Plichta jest dla mnie tak samo wiarygodny jak Michał Tusk, ale Marcin Plichta odpowiedział na pytania. Odpowiedział, podpisał konsekwentnie prezentuje tę wersję, a wersja Michała Tuska zdaje się, że jak państwo sami zauważyli, od tego pamiętnego wywiadu z Gazetą Wyborczą zmieniła się już, i to zmieniła się dość radykalnie. No, zastanawiam się, jak jeszcze zmieni się ta wersja. Dla mnie Marcin Plichta, Michał Tusk i Donald Tusk są tak samo wiarygodni. I już na sam koniec, jak pan odniesie się do stwierdzenia powtarzanego przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzą, że łączenie afery Amber Gold i oszukanie wielu tysięcy ludzi jest połączone niejako ze sprawami rodzinnymi, że jest to cynizm polityczny, który stosuje Prawo i Sprawiedliwość? Dokładnie wyjaśniłem to na konferencji prasowej pod kancelarią premiera, jednak powtórzę jeszcze raz tę argumentację. Dlatego dziś zorganizowaliśmy konferencję prasową pod kancelarią premiera, że premier Donald Tusk nie odpowiedział na wiele niejasności. Sam Michał Tusk przyznał, że w czerwcu w rozmowie ze swoim ojcem, premierem Donaldem Tuskiem, został przez premiera jakby ostrzeżony, został premier Donald Tusk wtedy powiedział, żeby nie współpracował z tą firmą, był niezadowolony ze współpracy i podobno w ostrych słowach zareagował na tę współpracę. Więc skoro Donald Tusk ostrzegł swojego syna Michała Tuska przed współpracą z OLT Express, to dlaczego, mając wiedzę, nie ostrzegł Polaków przed OLT Express, a dziesiątki tysięcy Polaków wykupiły bilety w OLT Express? Dziesiątki tysięcy Polaków dziś mogą stracić oszczędności swojego życia z firmą Amber Gold. A z tego, co dziś wiemy, to, że Amber Gold jest właścicielem OLT Express, było dla wszystkich wiadome. No i tak, dla tak zdolnego człowieka jak Michał Tusk też było wiadome. Przecież z tej odpowiedzi Marcina Plichty wynika jednoznacznie, że Michał Tusk, podejmując pracę z OLT Express, wiedział o wyrokach pana Marcina Plichty, wiedział, kto jest właścicielem OLT Express. No a ja chciałbym jeszcze wrócić do jednej sprawy. O tym mówiłem na początku tej afery z Tuskami. Kiedy problemy miała kancelaria adwokacka pana Dubienieckiego, to pomimo tego, że świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie wiązały żadne więzy krwi między nim a panem Dubienieckim, to dziennikarze wtedy dociskali mocno i mam nadzieję, że dziś tak samo mocno będą dociskali Michała Tuska, z którym to z premierem wiążą więzy krwi. Nie tylko więzy krwi, bo również wspólnie zaciągnięty kredyt.
Panie pośle, czyli rozumiem, że od premiera polskiego rządu wymaga pan, aby ostrzegał przed kłopotami prywatnej firmy? Przede wszystkim od premiera polskiego rządu, a także od jego syna i od premiera, który rozpoczął walkę z nepotyzmem i skończył ją jeszcze zanim rozpoczął, wymagam tego, by jego syn nie zajmował stanowisk w firmach państwowo-samorządowych. Ale podstawowy pana zarzut brzmi, że premier nie ostrzegł Polaków przed kłopotami. Tak, jeżeli premier... Czyli rozumiem, że oczekuje pan od premiera, żeby przed kłopotami prywatnej firmy ostrzegał. Jeżeli premier ostrzega swojego syna przed współpracą z prywatną firmą, to powinien ostrzec, jeżeli ma taką wiedzę, Polaków, bo inaczej dziesiątki tysięcy Polaków straciły bilety, bo inaczej dziesiątki tysięcy Polaków mogą stracić majątki swojego życia. Od czegoś jest władza. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała na swoich stronach o tej firmie, no umówmy się, że strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego nie jest chyba najbardziej poczytnym portalem w Polsce, a ja chciałbym przypomnieć, że w tym samym czasie, w maju, a dokładnie 7 maja, prominentny członek Platformy Obywatelskiej, Paweł Adamowicz, powiedział o firmie Amber Gold, że jest firmą innowacyjną i porównywał jej innowacyjność do innowacyjności Lecha Wałęsy podczas walki o demokrację. Jeżeli Paweł Adamowicz, członek Platformy Obywatelskiej, zachwala firmę Amber Gold jeszcze w maju, mówi, że jest ona innowacyjna, a z drugiej strony Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że jest to firma niewiarygodna i ostrzega przed nią, to głos powinien zająć prezes Rady Ministrów, bo to premier powinien ostrzec Polaków, jeżeli ma taką wiedzę, na przykład od służb specjalnych. No bo przecież firma Amber Gold zgodnie z polskim prawem nie powinna działać, a pan Marcin Plichta zgodnie z polskim prawem nie powinien zajmować funkcji prezesa, bo osoby karane nie mogą zajmować funkcji prezesa i osoby karane nie mogą prowadzić takiej działalności. Więc my mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją, że teoretycznie czegoś polskie prawo zabrania, ale praktycznie jest to dopuszczalne. Więc polskie państwo wobec osób silnych jest słabe, a jest silne wobec osób słabych. No ja myślę, że gdyby któryś z Polaków źle obliczył swój podatek i na 5 zł w cudzysłowie oszukał urząd skarbowy, to ten urząd skarbowy by to obliczył, znalazł tego Polaka, wyegzekwował to z odsetkami. Natomiast jeżeli człowiek skazywany zakłada firmę, zostaje prezesem, teoretycznie według prawa nie może zostać prezesem, nie może również prowadzić takiej firmy, a polskie państwo nic nie robi. Nie robi nic prokuratura, nie robi nic premier. Premier kieruje rządem i jest odpowiedzialny za Polaków, a nie tylko za swojego syna, którego ostrzegł. Jeremia Mrożek, Telewizja Superstacja. Panie pośle, analizując odpowiedzi na te pytania, dostrzega pan tutaj gdzieś łamanie prawa? Czy przez Michała Tuska, tym powinni się zająć prawnicy. Ja dostrzegam tutaj ewidentny konflikt interesów w pracy syna premiera Donalda Tuska na lotnisku w Gdańsku, w firmie państwowo-samorządowej i jednocześnie dla OLT Express. Dostrzegam konflikt interesów w postępowaniu pana Tomasza Kloskowskiego, który niejako pośredniczy w załatwieniu pracy dla syna premiera Donalda Tuska w OLT Express, ale to jest odpowiedzialność polityczna i to, czy zostało złamane prawo, powinni zająć się tym prawnicy. Myślę, że my będziemy tę sytuację analizowali pod względem prawnym, bo myślę, że dziś dla nikogo w Polsce chyba to, że wystąpił tam konflikt interesów, chyba dla wszystkich jest to dziś jasne, że syn premiera i premier Donald Tusk są w sytuacji niejasnej, są w sytuacji, którą powinni wyjaśnić, że tam zaszedł konflikt interesów. Ale czy zostało złamane prawo, tym powinni zająć się prawnicy. No niestety praktyka ostatnich lat, 5 lat rządu Donalda Tuska i również moje doniesienia do prokuratury skłaniają mnie do takich przemyśleń, że nawet jeżeli zostało złamane prawo, to ta sprawa będzie wyciszona, że ta sprawa zostanie zamieciona pod dywan, bo na przykład w maju, kiedy na pochodzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej był niesiony transparent z sierpem i młotem oraz z mordercą Dzierżyńskim, ja poinformowałem prokuraturę o tym, że propagowano system komunistyczny.
Usłyszałem odpowiedź, że nie propagowano, bo niesienie transparentu nie jest propagowaniem, także... To panie pośle, to jeszcze tylko króciutko, bo bardzo bym prosił. Sojusz Lewicy Demokratycznej proponuje komisję śledczą. Pytanie, czy taka komisja śledcza powinna powstać w sprawie Amber Gold i czy też w sprawie OLT Express, i czy na takiej komisji jako świadek powinien być syn premiera? Przede wszystkim o... Informacje o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość poprze wniosek o powstanie komisji śledczej, czy nie, to zdecydują o tym władze partii, władze klubu parlamentarnego, dlatego że my jesteśmy poważną partią. Ja uważam, że komisja hazardowa ma narzędzia i do tego, żeby pokazać pewne mechanizmy i pokazać je Polakom. Komisja śledcza ma mechanizmy, żeby pokazać Polakom, naświetlić Polakom pewne sprawy, ma do tego narzędzia. Ale no, myślę, że po tym, co przeczytaliśmy w jednym z tygodników o tym, że premier Donald Tusk zapewnił swojego syna, że komisji śledczej z tego nie będzie, to biorąc pod uwagę, że większość ma Platforma z PSL-em, no jakoś realnie myślę, że tej komisji śledczej nie będzie, tym bardziej, że premier już swojego syna o tym poinformował. Myślę, że niedługo poinformuje również Polaków, zaczął od syna, ale oczywiście komisja ma takie narzędzia, żeby pokazywać. Ale o tym, czy Prawo i Sprawiedliwość to poprze, zdecydują władze partii i klubu. Jeżeli nie ma pytań, to bardzo państwu dziękuję. Tyczne po to, żeby uspokoić...